Także witam Was serdecznie w nowym teściku na kanale TCPT. Jest tutaj ze mną Piotrek. Dobry wieczór wszystkim, witam w ten piękny sylwestrowy wieczór. No i w ten piękny sylwestrowy wieczór przyszło nam przetestować bardzo ciekawą wyrzutnię, jaką jest Phoenix od importera Tropic. Posiada ona 30 strzałów w kalibrze 25 mm, jest to wyrzutnia kątowa. Co do neku, już Wam podaję informację. No jak zwykle musiałem całą wyrzutnię obrócić, zanim do neku doszedłem. Neku ma 398,5 grama, czyli w zasadzie można powiedzieć, że jest to prawie 400. Tutaj macie informację, 30 strzałów, o czasie palenia, czasie działania raczej informacji nie znajdujemy. Jest to wyrzutnia z serii 2018, jak tutaj widzę, po numer partii, a nie, przepraszam, tutaj numer certyfikatu jest 2018, a numer partii to będzie 19, jak właśnie tutaj widzicie. TW11-19, raczej kreska. I no w sumie tyle z tych wszystkich informacji. Przechodzimy do odpalenia i sprawdzenia, jak sobie radzi na żywo. No i teraz lecimy z bardzo ciekawą kosteczką. Jest to Phoenix 30 od Tropika. Zobaczymy, co nam pokaże ta kosteczka kątowa. Uwaga! Myślę, że może być naprawdę super. I jest to finał w zasadzie naszego też sylwestrowego strzelania. 30 strzałów. Wow! O kurde! O kurde! Wow! Ja nie mogę. No i z tym pięknym widokiem na ten właśnie majestatyczny bałagan pirotechniczny trzeba powiedzieć sobie kilka słów na podsumowanie tej świetnej wyrzutni kątowej od Tropika. No ja, jak zawsze zresztą twierdzę, że Tropik jest nieco niedocenianym importerem, tym bardziej jak chodzi o wyrzutnię i o to, jaką jakość dostajemy za cenę, bo jakość jest naprawdę zawsze wysoka, z ceną bywa różnie, czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, no ale chyba nigdy w życiu mi się praktycznie nie trafiło, żebym się zawiódł na jakiejś wyrzutni właśnie od Tropika. No to samej wyrzutnie, te efekty jak na 25 metrów naprawdę duże, gęste. Myślę, że wyrzutnia zrobiła naprawdę na mnie ogromne wrażenie. Na Piotrku zresztą tak samo i na widowni, która też się tam z okna właśnie po te efekty podziwiała. Na pewno według mnie jest godna polecenia, jak już wcześniej wspomniałem. Za tą cenę około 70-80 zł, no to no w sumie bardziej tam chyba nawet bliżej niecałej stówki. To tak czy siak według mnie jak najbardziej się opłaca. Na finał był przepiękny, gęsty crackling, wszystkie zresztą poprzednie efekty tak samo były świetne. Dodatkowo kilka efektów miało efekt miny, więc to też duży plus. Ogólnie wyrzutnie mogę dać minus 8 na 10 i według mnie to jest naprawdę jedna z najlepszych propozycji wyrzutni kątowych w tej cenie. Mam nadzieję, że Wam się taki jeszcze teścik sylwestrowy spodobał. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach.